Siema, z tej strony Kito. Chcieliście, to macie, ale ja na trzeźwo nie dam rady, to zdrówko. To jest niżej. Gdzieś pode mną, ja? Mhm. Try. Witam was serdecznie w poradniku do Wriotche, Wriotslej, wro, Wrotka, Wrotki... Do Duka, tego co tutaj siedzi. Mój wygląda może trochę inaczej, ale ogólnie plan był dobry. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto na niego losować, to przedstawię wam kilka powodów, które może was zachęcić. Nie ma to jak nagrywać poradnik do postaci, na temat której nie ma się zielonego pojęcia. Jeszcze musiałem się wybać na konto widza, żeby w ogóle coś nagrać. Witam wszystkich bardzo serdecznie, zaktualizowałem sterowniki do karty graficznej i nasz wrotek wygląda już trochę lepiej. Więc y, ogólnie, jeżeli chcemy go zbudować jakoś fajnie, to wyświetlę Wam tabelę z brońmi, ponieważ czemu nie, spotkałem się z dwoma wariantami, w zależności od tego jak gramy. Nie, to artefakty były jak gramy. Dobra, nieważne. E, no, więc mamy listę broni, która jest spoko, a przechodząc do artefaktów mamy różne wariancje, w zależności od tego jak gramy. No i to tyle. Kolejne cięcie, ponieważ czemu nie? Dobra, przechodząc do artefaktów. Jest kilka wariacji, jedne są gorsze, drugie lepsze, no w zależności od tego jak gramy. Najbardziej uniwersalny, uniwer... Najbardziej uniwersalny moim zdaniem będzie ten nawiódki secik, bo fajnie na nim działa, po prostu dużo kryta, jest git. Jeżeli chodzi o Permafrizan, to wiadomo, lecimy sobie pod Blizzarda, jak ktoś ma fajne, coś zaoszczędzone, to może na niego wrzucić. Simmichawa też nie jest złą opcją, ale to trzeba tam już balansować skrytem, nie? Teleportuję się po tej mapie jak powalony, naprawdę. Ale dogrywam to ogólnie później, więc xD. Zapomniałem sobie wspomnieć o statystykach na artefaktach. Kurwa obrażenia. No, teleportuję się na tym nagraniu, że nie wiadomo o co chodzi. Ogólnie, jeżeli chodzi o gameplay, nasz wrotek jest main on-field DPS-em, czyli siedzimy na nim jak najdłużej, bijemy jak najwięcej ataczków. Jego skill polega na tym, że się daszuje i, no, bije więcej z tych auto ataczków. Całkiem sporo. Burszik, jak no jakbym miał go porównywać, taki burszik podobny do Ajaki. z pięści i pojawia się takie coś, co bije w sobie. Zobaczyliśmy, jak się nim gra, więc Teraz przejdźmy sobie do informacji na papierze. Jeżeli chodzi o talenty, umiejętności auto no to wiadomo. Burszik, zadaje obrażenia, fajnie. E i pasywy są trochę bardziej skomplikowane. Chociaż czy są skomplikowane? No raczej nie. Ogólnie, jeżeli skorzystamy z jego umiejętności Elemental Skilla, to mamy zwiększonego, zwiększonego resista na interrupta, czyli jak dostaniemy w ryj, to nie wyjebiemy się na ziemię, tylko stoimy dalej i bijemy. Oraz jeżeli mamy powyżej 50% HP, no to będziemy te HP tracić z każdym trafionym autoataczkiem. Dlaczego? Już tłumaczę. Ponieważ mamy pierwszą pasywę która daje nam atak za każde stracone bądź odzyskane HP oraz mamy drugą pasywę. Jeżeli mamy poniżej 60% zdrowia, nasz church atak zada 50% obrażeń więcej oraz uleczy nas za 30%. Oczywiście wspominając o tym, że ta pasywa idealnie wpasowuje się do setu artefaktów oraz jego dedykowanej broni. Dobra, więc jeżeli komuś postać się spodobała i chciałaby ją dodatkowo wzmocnić bądź zdobyć więcej jak jedną kopię, to mówię specjalnie dla tych osób konstelacje. Zaczynając. Jeżeli mamy naszą pasywę do Church ataku, że poniżej 60% HP ten Church atak jest jeszcze bardziej wzmocniony. No to tutaj to działa podobnie, tyle że wzmacnia się on również za każdym piątym trafionym auto atakiem. Więc nie musimy pilnować tego HP aż tak bardzo, czyli na przykład taki Bennett w party nie będzie już przeszkodą. Dodatkowo zwiększa nam nie o 50, a o 200% ten Church atak i przedłuża nam trwanie elemental skilla. C2 jest całkiem proste, ale też działa z pasywą. Jeżeli mamy tą pasywę, która tam za jeżeli tracimy HP, to zwiększa nam atak. No to jeżeli mamy tą pasywę nastakowaną, to za każdy staczek zwiększa nam damage z bursta o 40%, więc koniec końców może tak naprawdę ten damage nam podwoić. C3 to podniesienie lewela skilla. Skill. O, normal ataków. Mój błąd. C4 sprawia nam, że jeżeli zwiększa, w sensie zwiększa nam leczenie z naszego church ataku i zwiększa atak speed po jego trafieniu oraz atak speed postacią w party. Jeżeli jesteśmy offfield. C5, tak? 5 to umiem liczyć jeszcze. Zwiększa nam też tam level skill, a, whatever, a C6 sprawia, że. Crit rate naszego Church ataku jest zwiększony o 10% oraz dodatkowo o 80% crit Damage, więc całkiem sporo. Dodatkowo respi nam jakieś rzeczy, które zadają 100% obrażeń jako cryo damage bonus. No i to w sumie tyle. No, jak coś to by było na tyle, w razie czego zapraszam tutaj na mojego streamka. A weź pierdolaj, kurwa z taką reklamą. No, chuj w dupę. Nie polecam.